Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udało się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Ojcze, jesteśmy w pięknym ogrodzie, który jednak dopiero rodzi się do życia, tak jak zmartwychwstał Chrystus i na nowo się narodził tak naprawdę. No właśnie, z jednej strony powinniśmy się cieszyć z tego, że Chrystus zmartwychwstał, że no właśnie, śmierć pokonana. No ale jesteśmy w trudnym czasie dla Polski, dla świata. Pandemia koronawirusa szerzy się i niszczy ludzi, zabiera im życie. Jak więc zaufać Bogu, że tak naprawdę to minie i no właśnie, świat zmartwychwstanie w pewnym sensie do nowego życia? Na pewno to ten wirus, te wydarzenia są dla nas trudne i są jakimś daniem dla rodziny ludzkiej, jakimś właśnie umieraniem. I wszyscy byśmy pragnęli nowego życia, pragnęlibyśmy, żeby ta śmierć się skończyła, żeby człowiek był w stanie zapanować z Bożą pomocą, bo tylko z Bożą pomocą nad tym wszystkim. I rzeczywiście chcielibyśmy się cieszyć tą nadchodzącą wiosną, rozkwitem roślin, śpiewem ptaków, chcielibyśmy wyjść na zewnątrz, poddychać świeżym powietrzem, a wszystko to jest teraz dla nas utrudnione. Rzeczywiście pragniemy zmartwychwstania, może faktycznie tego wyjścia jakby z grobu, wyjścia z tych zamkniętych domów, pomieszczeń i cieszenia się życiem. Tego nam brakuje. Jezus oczekuje od nas wielkiego zaufania. No, tak jak od apostołów, w końcu powiedział im, że umrze, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, więc de facto oczekiwał wielkiego zaufania. No i w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak ufać, po prostu ufać. Ale jaka jest recepta? Co zrobić, żeby zaufać Bogu? Przecież tak naprawdę i obecna sytuacja, i zmartwychwstanie Chrystusa były poza granicami naszego pojęcia. Nie byliśmy w stanie tego zrozumieć, jak apostołowie, i nikt w sumie nie byłby w stanie uwierzyć w to, że człowiek może zmartwychwstać. Pan Jezus, czy w ogóle w Piśmie Świętym często znajdujemy te słowa: nie bój się, nie lękaj się, jestem z Tobą. Czy nawet Pan Jezus, mówiąc o tym, o końcu świata, mówi: podnieście swoje głowy, zbliża się, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. My mamy w obliczu jakichś trudnych, dramatycznych wydarzeń na świecie potrafić zaufać Panu Bogu i rzeczywiście tą głowę podnieść, ale nie z dumy czy z jakiegoś poczucia wyższości, tylko właśnie, że ja ufam Jezusowi Chrystusowi, ufam Bożej opatrzności, więc mogę tę głowę podnieść do góry, bo zbliża się moje odkupienie. Może właśnie ono domaga się tej mojej śmierci fizycznej, ale zmartwychwstanę. Ojcze, łatwo nam jest mówić tutaj o zaufaniu teraz, ponieważ jesteśmy w sytuacji relatywnie dobrej, ale co mają powiedzieć ludzie, którym osoby bliskie umierają? Co można im powiedzieć, żeby jednak oni zaufali Bogu? Bo nam teraz nie doskwiera to bezpośrednio. Nie mamy tego uczucia śmierci, a jednak w kontekście ze śmiercią, z nostalgią, ciężko jest wtedy myśleć o zmartwychwstaniu. Bardziej pojawia się żal, złość, dlaczego zabrał Bóg ukochaną nam osobę. Więc ciężko jest po prostu wtedy uwierzyć w to zmartwychwstanie. Nie, tutaj należy rzeczywiście z nimi przede wszystkim być, należy z nimi współczuć. Sam Chrystus mówi, jeśli właśnie ktoś płacze, płacz z nim. Jeśli właśnie ktoś boleje, to spróbuj właśnie wejść w tą jego sytuację. Miej tą empatię, prawda, że jesteś w stanie z tym człowiekiem współprzeżywać ten jego dramat. Bo sam Chrystus mówił, że zapłakał nad grobem, nad śmiercią Łazarza. Sam Chrystus wielokrotnie słyszymy w Ewangelii, że wzruszył się głęboko. Też
płakał, pocił się do krwi w ogrodzie Getsemani, gdzie spodziewał się tego wszystkiego, co go czeka. I pocił się aż do krwi, czyli cierpiał, czyli było to trudne dla niego zmierzyć się ze śmiercią. Czyli dla nas, dla człowieka też jest rzeczą naturalną, że nie jest to coś łatwego, ale jest to jakiś dramat. Czy właśnie te słowa nawet samego Jezusa, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To też dramatyczne wołanie, dramatyczne jakby poczucie, odczucie, że to cierpienie oddziela nas od Boga. Ale Chrystus nas właśnie uczy tej ufności. Boże, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Czyli ostatecznie rzeczywiście pozostaje nam ta głęboka ufność. I tym osobom, które tracą najbliższych, gdzie jest to dramat dla nich, też mogą mieć to poczucie, Boże, dlaczegoś mnie opuścił, ale ostatecznie mamy mieć to zaufanie i powiedzieć, zdobyć na te słowa, w Twoje ręce oddaję tego mojego najbliższego, kogoś z rodziny, czy najbliższą osobę, którą kochałem, która teraz idzie do Ciebie, a mnie zostawia. Kiedyś słyszałem takie słowa, Ojcze, że to my umieramy, a ci, którzy umarli, już żyją. Czy więc droga krzyżowa, cała historia Chrystusa i Jego de facto ostateczne zmartwychwstanie i pokonanie śmierci jest obrazem tego, że to w cierpieniu rodzi się tak naprawdę coś najpiękniejszego w naszym życiu? Chociaż to właśnie jest jakby wbrew logice, że jak to umierając, że coś rodzi się najpiękniejszego. Ale to dla nas, osób wierzących, my wierzymy rzeczywiście, że tak jak ksiądz Pawlukiewicz tutaj te słowa powiedział, że my umieramy, a oni żyją, a oni rozpoczynają to życie wieczne, życie z Bogiem twarzą w twarz, to faktycznie pozostaje nam ta głęboka wiara, że my narodzimy się w momencie śmierci, narodzimy się dla nieba i tam będziemy oglądać Boga twarzą w twarz i tam Bóg wiele nam wyjaśni, co tutaj się działo w naszym życiu. Ojcze, wróćmy już teraz do historii biblijnej, którą dzisiaj ojciec nam przeczytał. Początek Ewangelii. Dlaczego Maria Magdalena poszła do grobu w momencie, w którym było ciemno? Przecież mogła poczekać, aż będzie ładna pogoda, pięknie i wtedy się udać do tego grobu. W spokoju, w poczuciu tego, że widzi wszystko, co się dookoła dzieje. Przecież podróże w tym czasie były bardzo niebezpieczne. No rzeczywiście, no i wiemy, że przy grobie była straż, więc czego ona oczekiwała? I faktycznie to działo się wszystko w nocy. Jakieś było, groziło jej niebezpieczeństwo. Też mówimy, że jeśli ktoś nie śpi, bo to z jakiegoś powodu nie może spać, prawda? To było też jakieś dramatyczne dla niej wydarzenie, że nie mogła właśnie spać, że gdzieś wyruszyła pewnie w nocy, właśnie spodziewając się ewentualnego ryzyka. Ale Chrystus jej był tak bliski, tak go pragnęła, że nawet pragnęła adorować jego ciało w grobie złożone. Więc jakaś niezwykła ta relacja pobudziła ją do tego, żeby właśnie wstała jeszcze nad rankiem i żeby szła, bo była, pragnęła spotkać Jezusa nawet właśnie już w postaci tych doczesnych jego szczątków. Potem wróciła do apostołów, powiedziała im, co widziała, że grób jest pusty, no i apostołowie w biegu, w gonitwie udali się do grobu, ścigali się ze sobą. Uczeń, którego Jezus miłował, tak nazwany w Biblii, wyprzedził co prawda Szymona Piotra, ale nie wszedł do grobu. Dlaczego? Tutaj egzegeci mówią, że no z racji też przede wszystkim wieku, że powiedzmy ten młodszy święty Jan był sprawniejszy, więc dobiegł do tego grobu szybciej. Piotr być może nie był w stanie nadążyć nad tym młodszym uczniem. Tak to niektórzy tłumaczą. A ta scena też właśnie mówi o czymś takim jak też pierwszeństwo tego starszego, tego, do którego Jezus powie, że on jest skałą, on jest Piotrem, ten, który ma przewodzić. I faktycznie wydaje się, że święty Jan pragnie to uszanować, prawda? Że to te pierwsze, najważniejsze decyzje należą do świętego Piotra. I zaczekał przy grobie na decyzję, na dyspozycję świętego Piotra. Ojcze, no właśnie, ale oni weszli do tego grobu. I to dopiero drugi uczeń, który wszedł jako drugi, czyli de facto ten młodszy, jest powiedziane, że to on uwierzył. Dlaczego nie ma tych słów w przypadku Szymona Piotra? Czy to znaczy, że on jeszcze wtedy nie uwierzył? To znaczy właśnie, to jest to, o czym może mówiliśmy właśnie, że to jest ten dramat zderzenia ze śmiercią kogoś bardzo bliskiego i że pojawiają się wtedy jakieś wątpliwości, albo właśnie duże wątpliwości, że ktoś odszedł, jak to,
I może właśnie też spotykamy się z tym, że tracimy wiarę w obliczu właśnie śmierci, w obliczu zetknięcia się ze śmiercią. I dopiero ta scena zmartwychwstania dodaje im nadziei, dodaje im wiary, że On był, Jego doczesne szczątki tutaj w tym grobie leżały. Spodziewaliśmy się je zobaczyć, a tymczasem to ciało zniknęło. I oni dopiero wtedy tym wydarzeniem są pokrzepieni i właśnie jakby odzyskują na nowo wiarę. Albo te wątpliwości znikają, a rzeczywiście pojawia się głęboka wiara. Tak się, Ojcze, zastanawiam. Często w rozmowach z różnymi ludźmi, niekoniecznie wierzącymi, słyszymy, że miłość wymaga poświęcenia, czy jednej, czy drugiej strony. No Jezus daje tego przykład, umierając za nas, kochając nas, ale czy rzeczywiście obecna miłość, obecne życie z drugim człowiekiem wymaga aż tak dużych poświęceń? No na pewno wiele razy się o tym ludzie przekonują, pomagając komuś właśnie, czy to osobie starszej, czy teraz każdy taki czyn, że pomagam osobie starszej, pomagam osobie chorej, lekarz, pielęgniarka, która ryzykuje swoim życiem, ryzykuje swoje życie codziennie, idąc do chorego, pomagając mu, to są czyny heroiczne, bo ryzykuję, czy ryzykuję swoje życie, czy ryzykuję też życie moich najbliższych, bo później po pracy wracam do domu i mogę zarazić tych moich najbliższych, tych, których kocham. Czyli to jest taki heroizm, do którego nikt nie jest zmuszony, a jednak człowiek wyczuwa to w sercu i wtedy takiemu człowiekowi wiara może pomagać, prawda? Że moje poświęcenie, moja ofiara, to, że ryzykuję swoje życie, ma sens, bo kieruję się też miłością, troską o drugiego człowieka, kieruję się też tym przykazaniem, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego, bo sam, gdybym potrzebował pomocy, też bym pragnął, żeby ktoś taki się znalazł, kto mi pomoże, czy poprzez tą medyczną pracę w szpitalu, czy też właśnie taką zwykłą pracę, jak ktoś, żeby mi pomógł, zrobił zakupy, bo sam nie mogę wyjść. Ojcze, obecnie dużo się dzieje na świecie, ale problemem chyba nieodzownym od początku istnienia człowieka jest pycha, egoizm. No i właśnie to moje pytanie. Jezus jako Bóg przecież też skazany na śmierć, poniżany, opluty, przeodziany w koronę cierniową, nie powiedział nic, nie przeciwstawił się. Nie powiedział, przecież mógł tych ludzi tak naprawdę zgładzić, nie wiem, zawołać aniołów z nieba, żeby go obronili. A jednak tego nie robi. Czy to jest dla nas lekcja pokory? Tak mamy postępować w naszym życiu? Tutaj na pewno trzeba przywołać wszystkie te wydarzenia, trzeba byłoby przywołać wszystkie te wydarzenia, których jakby mówił o tym, czy czynił znaki cuda i że wiele rzeczywiście zrobił, aby pokazać człowiekowi, że można żyć inaczej, czy właśnie, że jeśli będziesz posłuszny Bogu, to będziesz świadkami, także będziesz świadkiem cudów, rzeczy niezwykłych. I też właśnie, czy też takiego zwykłego, dobrego życia, jeśli będziesz posłuszny Bogu. I myślę, że właśnie to poświęcenie takie w milczeniu, to rzeczywiście jest to jakiś wymiar takiej wielkiej ofiary, prawda? Że nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. I pragnął z miłości służyć człowiekowi, poświęcić się bezgranicznie, całkowicie dla człowieka, prawda? Bo my rzeczywiście tego odkupienia potrzebujemy. Widzimy, że sami sobie nie dajemy rady z wieloma rzeczami. Potrzebujemy tej właśnie ofiary z Jezusa Chrystusa, Jego odkupienia. Ojcze, mówiliśmy już o zaufaniu względem Boga, no ale łatwiej jest zaufać Bogu, ponieważ wiemy, że On nas nie zdradzi, w cudzysłowie, tak? Ale trudniej jest zaufać człowiekowi, drugiemu człowiekowi, który jak Judasz może nas w każdym momencie zdradzić, złamać dane słowo, czy po prostu oszukać. Jak sobie z tym radzić? Czy jesteśmy w ogóle w stanie zaufać człowiekowi na tyle, żeby być pewni tego człowieka? Tak jak możemy być pewni Boga, tego, że nas nie oszuka. Słowo Boże, Biblia jest dosyć taka jednoznaczna, że rzeczywiście, że na pierwszym miejscu mamy ufać Panu Bogu. Do człowieka mamy mieć pewien właśnie taki dystans, że oczywiście jest nam przykazana, czy właśnie zadana miłość drugiego człowieka, ale tak naprawdę no, wiemy to z własnego doświadczenia, że no w człowieku nie mamy co pokładać ufności, tylko przede wszystkim w Bogu. Bo ja zawodzę i ten drugi człowiek może mnie zawieść. My mamy czynić wszystko to, żeby tak się nie działo, no ale jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi, dlatego tym bardziej potrzebujemy Chrystusa,
który był bez skazy, który był bez grzechu, a my popełniamy grzechy i wzajemnie się ranimy. To nie zwalnia nas z obowiązku tego, żeby mimo wszystko wstawać ponad tym wszystkim i miłować się wzajemnie, przyjaźnić, ale z takim właśnie z dozą, że no ja jestem słabym człowiekiem, ja jestem grzesznikiem, ja upadam, ja ranię, ale pragnę tego unikać. I też wzajemnie wychowujemy siebie nawzajem w tym jakby szukaniu właśnie, że pokładam ufność w Bogu, a uczę się miłować bliźniego. Powiedział ojciec, że często się ranimy. No właśnie, bywa tak, że nie czujemy miłości, czujemy się traktowani przedmiotowo, nawet przez osoby najbliższe. Po prostu nie czujemy wdzięczności za to, co wykonujemy, jaką pracę wykonujemy. Nie czujemy troski drugiej osoby. Jak my tak naprawdę możemy sobie z tym radzić? To już tak na koniec może takie przesłanie dla widzów. Jak sobie z tym poradzić? To pewnie też dokonywać jakichś też czynów heroicznych, czyli właśnie tak jak lekarze, pielęgniarki, tak jak wszystkie te osoby, które sobie służą w tej naszej obecnej rzeczywistości, to wykazywać heroizmem w takich codziennych sprawach. Proste słowa, dziękuję, proszę, przepraszam, proszę o wybaczenie, wybaczam ci. Spróbujmy właśnie znaleźć jakieś jedno coś, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Wprowadzajmy pokój, bo to te słowa też Chrystusa, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. I w tych małych, codziennych, tej szarej codzienności mamy wcielać życie to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Czyli w takich drobnych rzeczach mamy okazywać sobie tą życzliwość, serdeczność i miłość. I to są takie czyny drobne, a też z drugiej strony heroiczne, bo mamy też być względem siebie, mamy być wyrozumiali i cierpliwi i być dla siebie po prostu przyjaciółmi.